Cześć, witam was serdecznie. Tutaj kolega się pytał, żebym zrobił filmik, jak się wypina kostki w Volkswagenie bez łamania ich i bez psucia. No zresztą nie tylko on się pytał, bo tam więcej takich pytań było. Dobra, też na początku sobie myślę, Boże Święta, jak tu się przyjmowałem, jak ja to rozpinał wszystko, jak ja to znałem już wcześniej właśnie z innych warsztatów i wiem, że było mi ciężko, tak? No i dobra, minęło parę lat tutaj i w tej chwili to już jest bardzo proste dla mnie. Postaram się dzisiaj to pokazać, nagrać parę różnych rozmiarów i kształtów. Zobaczcie, mam jakąś polówkę tutaj, ząbek. To jest taka standardowa kostka. I teraz tak, wciskamy ją do środka, pchamy ją sobie, tak? Naciskamy ten ząbek i wypinamy, tak? Zobaczcie, jak to jest zbudowane w środku. Widzicie? Nie ma tu się co łamać, nie ma tu się tu psuć. Tak jak będziemy chcieli ciągnąć na przykład i wcisnąć, zobaczcie, nie idzie tego. O, szczeliło teraz. Ale jak już mamy założoną, pchnijmy sobie do środka i teraz bez stresu, zobaczcie, wyszło nam. Tu są jakieś wtryskiwacze kostki, ale to już jest banalnie proste, ale tak samo, troszkę do dołu, ząbek w dół i do góry, tak? Zaraz będę ściągał zderzaki, bo muszę tutaj chłodnicę od klimatyzacji wymienić, bo jest dziurawaty, tam będzie troszkę więcej zabawy. No zobaczcie, kostka od lampy, tak? Teraz może wezmę latarkę, żebyście lepiej widzieli. Taka o. Aż będzie ciężej pewnie zrobić to. Ale spróbujemy. Wciśniemy. Wciśniemy ją jak najgłębiej. Ząbek. Zobaczcie, wychylimy. I wypniemy, tak? Zresztą zostawię sobie już ją wypiętą, bo i tak muszę to porozpinać wszystko. Tutaj mamy drugą. Jakąś. I znowu do środka. Ząbek. I wypinamy. Dobra. Ściągnę zderzak i tam może będą jakiegoś innego troszkę rodzaju jeszcze te kostki. Aczkolwiek one się nie różnią od siebie zbytnio. Tu mamy jeszcze jedną. Od czujnika ciśnienia, zobaczcie. Znowu do środka, ząbek. Wypinamy, tak? Jeżeli macie problem z jakąś kostką, nie chce się wypiąć. Jeszcze często, gęsto, nawet ja tak robię jeszcze, żeby sobie paznokci nie łamać. Tu w to miejsce śrubokręt i zobaczcie. Zamiast tego ząbka naciskać, tak podniosłem sobie to zabezpieczenie i zobaczcie. Jeszcze nam łatwiej zeszło, tak? Patrzcie jeszcze raz, nie schodzi. Śrubokręt pod ząbek. O, sama się zsunęła, widzicie? Ale to najczęściej praktykuję do takich dużych kostek, jak są takie naprawdę konkretne. No tam to wszystko ciasno wchodzi. Dobra, mniej gadania, więcej robienia. A zaraz będę kręcił dalej. Zobaczcie, jesteśmy pod spodem, pod autem. To od wentylatorów kostka. I to już widzicie. Jest o wiele większa. I teraz by się przydało ją ścisnąć. A pewnie zaraz ten telefon zepsuję. Jak będę kombinował. Dobra, nie będę kombinował. Ale brynami tą trzeba dwoma rękami ścisnąć. I ta sama zasada, jest ząbek. O, nawet słychać było, że się odchylił. Także on teraz pewnie wypnę nawet jedną ręką. Tu się wysuwa. To jest od sterownika wentylatorów. Zaraz wam pokażę. Zobaczcie. Tu się wysuwa. I wysuwając to, ona nam się w którymś momencie zacznie też już wysuwać. Zobaczcie, widzicie? No. Także to jest następny rodzaj kosteczki. No, mamy ją wyjętą. I teraz ją do momentu swojego wsuwamy i zasuwamy tą szufladę i ona nam się cała wsunie, tak? Dobra. To mamy. Chcę wam jeszcze pokazać podklaksonu. To są, ale to później. Dobra, ściągnę zderzak i może coś jeszcze innego znajdziemy. Dobra, przyciągnięty. Jeszcze jakieś tu kosteczka mamy od halogenów. Tak samo, najlepiej wcisnąć. I najpierw mieć dwie ręce, nie jedną. Wcisnąć i podciągnąć. Dobra, zrobię to. O, zobaczcie. Tak samo tu jest ząbek w środku, który nam się rusza.
I tu jest ząbek na żarówce. Dobra. Zobaczcie, jaka tu jest chamska kostka. I to jest właśnie troszkę inny ten rodzaj kostki już. O, wezmę latarkę. Będzie lepiej widać dla was. Zobaczcie. I ta znowu ma taki czerwony ząbek. To jest od wspomagania zresztą. Który trzeba do góry wysunąć. Widzicie? I tu z tym są największe cyrki. Zwłaszcza jak się jedną ręką robi. Bo teraz trzeba ten czerwony ząbek naciskać. Zobaczcie. I teraz go trzeba nacisnąć, tak w tych standardowych kostkach, tak jak w tej tutaj, co jest obok. I ją wyciągnąć, tak? Ona będzie już bardzo ciasno szła. Zobaczcie, to lewą ręką wypiąłem. Tej bym w życiu nie wypiął lewą ręką, trzeba mieć dwie ręce, tak? No ale po prostu, ta sama zasada. No i na końcu wciskamy sobie ten ząbek do dołu. To jest takie zabezpieczenie. Nie wiem, czy jest jeszcze więcej rodzajów kostek. Są te typy od komputera, mniejsze, większe, ale mówię, no mniej więcej wszystko to podobnie wygląda i taka jest zasada, jak je odpinać. Dobra, koledzy prosili, koledzy mają. Dzięki, pozdrawiam serdecznie i do następnego.